Witam. Dzisiaj kilka słów o parapetach zewnętrznych. Jako że zamontowałem u siebie, kto już widzi, to wie, z czego są u mnie. Czy to jest wybór dobry, czy nie, to każdy będzie musiał tam sobie ocenić i czy skorzysta z czegoś takiego, to jest sprawa indywidualna. Bo jak wiecie, ogólnie najczęściej parapety stosuje się blaszane, czyli stalowe. One są w takim kolorze robione, na przykład jak okno, czyli jak u mnie jest orzech, to można sobie zamówić taki stalowy parapet w kolorze orzechu, przycięty na konkretny wymiar. Jeżeli kupujemy to gdzieś tam przez internet, to podajemy tylko wymiary i takie nam przychodzą za kilka dni parapety. Parapet blaszany, czyli ten stalowy, będzie kosztował nas w granicach 30 zł za metr, 25, no to różnie, bo to zależy też pewnie od grubości trochę stali, jaka tam od tej blachy, jaka będzie użyta i właśnie od tej powłoki. Czyli zakładam, że z przesyłką taki parapet 1,5-metrowy by kosztował jakieś około 50 zł. Czyli nie jest to jakoś strasznie drogo, tak? Zresztą ja tych parapetów mam niewiele, więc pierwsza opcja była taka, że może, ale potem wyszło, że będą płytki specjalne, płytki klinkierowe do parapetów zewnętrznych. One są już troszkę drożej wychodzą, ale są specjalnie do tego przystosowane, są grubsze. Ja nie mam akurat tutaj takiej, więc tylko pokażę na zdjęciu, ale to każdy wie, o co mi chodzi. One są po prostu grubsze, więc jak gdyby mniej narażone na to, że gdzieś tam się obije na kancie, ale jeżeli coś z czymś stukniemy, to pewnie też no, na pewno nam się obije. Zresztą i każdy parapet, tak samo i blaszany nam się wygnie, czy inaczej. Z tym, że te właśnie już klinkierowe, specjalne płytki, one są szerokości około 10-15 cm. No ale zakładajmy, że 15, bo to potrzebujemy też odpowiednio długość, czyli tak myślę, że to długość będzie chyba. Przy ociepleniu 20 cm, więc trzeba co najmniej 24 cm, gdzieś tak, minimum, bo tak chyba nie ma poniżej, 22 może są jeszcze, ale tam potem skaczą co 2 cm, czyli 24. Jeżeli są 25, to myślę, że już im potem jak za mocno wystaje, to też nie za bardzo. Przy tych parapetach właśnie z klinkieru. U mnie one kosztują od 6 do 10 zł. To zależy od tego, czy są tam, jak wyglądają. No, ceny są różne, tutaj jak ze wszystkim, tak? Ale przykładowo u mnie trzeba byłoby 10 takich, więc minimalną cenę gdzieś w hurcie kupując, czyli gdzieś przez internet też, to 6-7 zł, czyli taki parapet by kosztował 60-70 zł. Plus oczywiście ja nie liczę tego, że tam trzeba trochę kleju, trochę fugi i trochę silikonu, tak? To takie dwa chyba najbardziej popularne parapety zewnętrzne, czyli ten stalowy i ten z klinkieru, ale oczywiście jest jeszcze multum innych. Możemy sobie zrobić parapet zewnętrzny z kamienia, z granitu. To są już droższe rzeczy, ale możemy też z konglomeratu i tutaj będzie konglomerat różnie, to też właśnie, bo one są w różnych cenach i myślę, że za stówkę w jakimś takim, powiem o w ten sposób, badziewnym konglomeracie bym sobie taki jeden tutaj też parapecik z 1,5 metra zamontował. W kamieniu to jednak trzeba liliczyć już pewnie ze 150-200 zł. Albo i drożej, bo to oczywiście zależy od kamienia, jaki byśmy chcieli tutaj sobie położyć. Co tam jeszcze? No, czyli to konglomeraty, no możemy też w drewnie. No drewno to wiecie, no ja mam od środka parapety drewniane i tutaj chwalę je sobie i będę chwalił, ale na zewnątrz to naprawdę trzeba ich pilnować, czyli można zamontować, ale co roku trzeba je jakby odświeżać, renowację i przeprowadzać, bo inaczej to nam zczarnieją. Zresztą jak wszelkie drewno na zewnątrz, tak jak nawet moje ogrodzenie, czy cokolwiek innego, trzeba to go pilnować, żeby nie szarzało. Bo jak szarzeje, to niestety potem nie ma takiego już jakiegoś tam wyglądu, efektu, czy tam czegoś, tak? Ale to pamiętajcie, że dla jednego efekt się liczy, a dla innego nie. Ja co tu zastosowałem, ja gdzieś tam na innym kanale widziałem
też tym budowlanym, nie wiem co my dziś robimy, czy jak, oni chyba kładli ze zwykłej płytki, gresowej, czyli podłogowej. I o, jeżeli dobrze pamiętam, bo już nie oglądałem ich trochę, ja położyłem tutaj ten parapet zewnętrzny ze zwykłej stopnicy schodowej. To jest stopnica z takimi, jak tu widać, nie wiem czy widać, są takie jeszcze ręciki. Jak ktoś wie, jak stopnica wygląda, to mniej więcej będzie wiedział. Stopnica, cena stopnicy to jest różnie, bo może kosztować 3 zł, ale może i 10. Ja te stopnice, one są też w brązie, podchodzą pod kolor okna. Są oczywiście jaśniejsze i taka struktura kamienia, ale to nie jest nieważne. Kolor w każdym bądź razie gdzieś tam podchodzi. Zapłaciłem po 2 zł, bo były w promocji w markecie budowlanym. Czyli mam tutaj na przykład 5 takich stopnic, czyli ten parapet wyszedł mi 10 zł. To pewnie porównywalnie by wyszło tak, jakbyśmy kupili jakieś tam płytki na metry za 20-30 zł. Też takie gresowe, które można właśnie to wykorzystać. Ja wykorzystałem dlatego takie stopnice, ze względu na to, że one mają tutaj zaokrąglony ten rancik. Tu nie chce mi się iść i pokazywać wam, jak to wygląda, ale każdy, kto wie, jak wygląda stopnica, to wie, że z jednej strony ma zaokrąglony rancik. Dobrze by było, gdyby miało jeszcze troszeczkę takiego okapu, ale nie ma. Są oczywiście też takie stopnice z okapami, ale są już bardzo drogie. One są oczywiście też na schody, ale można je wykorzystać tutaj właśnie na parapet zewnętrzny. Z tym, że no, tam już też to nie wiem, za 10 zł tego się nie kupi. One są trochę droższe. Także ja tutaj skorzystałem, no co, z takiej bardzo taniej opcji, jak gdyby. Czyli moje parapety wyjdą mnie raptem, nie wiem, 50 zł. A mam ich, tu dużo ich nie mam, bo miałem tylko dwa parapety takiej wielkości 1,50 m plus 5 parapetów małych 60 na małych okienkach. Czyli tutaj dużo za bardzo nie mam i wyniesie mnie to, nie wiem, może z 30-40 zł, musiałbym policzyć, ile poszło płytek, 5-10 i tutaj 10-20 płytek, czyli 40 zł, plus oczywiście worek kleju, plus oczywiście trzeba policzyć tubkę silikonu, plus fugę. Fugę mam jeszcze brązową, została mi z podłogi, więc wykorzystam ją. Brązowy silikon nie wiem, czy mam, czyli no powiedzmy te parapety wyniosą mnie jakieś tam maksymalnie 100 zł, licząc nawet, żebym musiał kupić każdy materiał jakby oddzielnie, czyli tą płytkę, worek kleju, tubkę silikonu i jakiś tam kilogram fugi, bo nie wiem, czy w mniejszych opakowaniach jest. I tyle, no i za 100 będziemy mieli parapety zewnętrzne. Czy ktoś z tego skorzysta? Nie wiem, no ale żeby każdy też wiedział, że taka opcja jest, że może sobie zrobić to, z czego chce. Tutaj jest jeden ten problem, że jak stukniemy czymś mocniej, no to wiadomo, to może się obić i może pęknąć nam. To jest tak samo jak właśnie przy płytce klinkierowej. No niestety, jak stukniemy tu młotkiem, to to pęknie. Tak samo jak spadnie nam coś. No ale z zasady nic tu wyżej nie będzie. No chyba, że ktoś kamieniem rzuci. Ale jak kamieniem rzuci, tak samo może i w okno. I tyle. To jest jakby jedyny taki feler tego, że jest narażone na uszkodzenie. Dlatego też nie warto za bardzo, za daleko odjeżdżać od ściany. Ja odjeżdżam tylko 4 cm. Tutaj dojdzie jeszcze gdzieś minimalnie tynku. Tam nie wiem, 0,3 czy 0,2. Jeszcze nie wiem, jaka struktura będzie tutaj dawana. I co? I parapety zamontowane. I tak po kolei. No. Zrobiłem już to ogrodzenie. Pies może sobie latać. Luna może sobie biegać tutaj po podwórku. A my teraz wracamy do chałupy i będziemy jakieś tam duperelki pomału kończyli i się posuwali do przodu. Elewacja to na razie nie wiem, trochę później, ale takie właśnie przygotowania, bo pamiętajcie, że ten parapet trzeba zawsze zamontować przed tynkiem końcowym. Możecie nie, ale najlepiej zamontować zawsze przed tynkiem. Już może przygotowana być ściana do tynku, wtedy parapety. Niektóre parapety lepiej jeszcze nawet w ogóle wcześniej zamontować w momencie, gdy się robi ocieplenie stalowe na przykład, bo, a takie właśnie klinkierowe albo z płytki można spokojnie później zamontować, ale przed tynkiem końcowym, czyli tym silikonowym, silikatowym, silikonowo-silikanowym, silikatowym, akrylowym, czy jaki tam sobie ktoś zażyczy. Także na razie. Trzymajcie się króciutko, tak zobaczymy, co tam jutro nagramy, bo myślę, że jutro pokażę wam coś tam też. Na razie.